Studia na pierwszym roku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczęło prawie 2000 studentów. I choć rok akademicki już trwa, to dla świeżo upieczonych żaków przeniesienie się ze szkolnych ławek do auli wykładowej to nadal jeszcze powód do niemałego stresu. Jest dużo stresu. Przede wszystkim związane z egzaminami, z kolokwiami, bo to już nie będą klasówki, tak jak w szkole, tylko coś poważniejszego. Tak samo nowe znajomości, też wszystko nowe. Informatyka to wciąż jeden z najbardziej obleganych kierunków. Innym popularnym jest grafika komputerowa. Studiuję na drugim roku grafikę komputerową na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Wybrałem ten kierunek, ponieważ uważam, że grafika komputerowa jest przyszłościowym zajęciem. Z roku na rok coraz więcej pracodawców potrzebuje grafików do swoich firm. W czasie inauguracji studenci pierwszego roku złożyli ślubowanie i odebrali legitymację. Powitał ich rektor uczelni. W czasie przemówienia podkreślił, że uczelnia jest otwarta dla obcokrajowców. Zaznaczył również, że w tym roku studia rozpoczęło znacznie mniej studentów z Ukrainy niż w latach poprzednich. Dewaluacja hrywny po prostu zrobiła swoje. To jest rok wyjątkowo dynamicznych zmian, jeśli chodzi o strukturę zrekrutowanych studentów. 30% to w dalszym ciągu są obcokrajowcy. Bardzo się cieszymy zatem z obecności naszych gości, bo chcemy współpracować i jeszcze na większą skalę kształcić studentów z Chińskiej Republiki Ludowej i także z Filipin. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci studentów z 23 krajów świata, m.in. Ukrainy, Kazachstanu, Turcji, Malezji, Białorusi, Indii, Pakistanu, Bułgarii i Chin.